Witajcie moi drodzy w kolejnych ulubieńcach minionego miesiąca, tym razem miesiąca września. Chłodno nam się zrobiło, prawda? Jak widzicie, ja już w takich jesiennych kolorach, kolorach dyni. I tak, jeżeli lubicie tę tematykę, jeżeli lubicie i wyczekujecie na tego typu filmy, moi drodzy, nie pozostaje Wam nic innego, jak wziąć sobie coś dobrego do picia, zasiąść wygodnie, a my zaczynamy. No dobrze, zanim tak naprawdę rozpocznę, zanim Wam pokażę, co tak naprawdę mam dziś w tej siatce. Siatce, która po prostu pachnie i jest tak pieruńsko ciężka, że w ogóle sobie nie wyobrażacie. Ale co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Na ustach mam coś, co mnie po prostu wkurza. Wzięłam sobie, pomalowałam dzisiaj taką pomadeczką, pomadką, którą wzięłam sobie, dorzuciłam do zamówienia, kiedy robiłam zakupy w kosmetykach z Ameryki. Jest to pomadka Max Factor. To jest numerek, zaraz Wam powiem, 66 Scarlet. Przepiękny kolor, ale już chyba zanim włączyłam kamerę, trzy razy musiałam zmazywać tę pomadkę zębów. Po prostu to jest właśnie ta formuła, której ja nie znoszę. Taka kremowa, która po prostu przemieszcza się we wszystkich możliwych stronach świata, więc nie wiem, czy akurat dam radę sobie z nią do końca mojego filmiku. Oczywiście, jak żeby inaczej, kuba z herbaty. Ślad pozostawiłam, jak zawsze. Ale dobra, nieważne, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Dzisiaj chciałam Wam tego powiedzieć, że będzie troszkę inna formuła, dlatego że stwierdziłam, że nie będę Wam podawała cen. Nie będę Wam też linkowała tych rzeczy. Natomiast na siłę nie będę Wam szukała, bo wiem, że większość z Was, moi drodzy, nie wiem dlaczego, ale nie czytacie opisów. Dobra, przechodzimy do tego, co mam tutaj. Pozwólcie, że to wszystko sobie powolutku będę wyjmowała i będę Wam opowiadała, co ciekawego tym razem w tych moich ulubieńcach się znalazło. A znalazło się mnóstwo kolorówki, znalazły się też trzy aż zapachy, więc zobaczymy, czy akurat ten odcinek, czyli ten wrzesień, który już minął, który mamy ze sobą, czy on rzeczywiście Was zainspiruje do przetestowania tego, co Wam mam do zaproponowania. Ale przechodząc do sedna, muszę Wam w pierwszej kolejności oczywiście powiedzieć o mojej ukochanej kawie Kingo. Jest to kolejne opakowanie, które zużyłam i powiem Wam, że zbierałam się do tego, żeby opowiedzieć Wam o innych gatunkach kawy, które testowałam, przetestowałam, no i niestety się pozawodziłam. Nie wiem jak to się dzieje, nie wiem dlaczego tak jest, po prostu inne kawy mi nie smakują, inne kawy, pomimo tego, że mają 100% arabiki, coś w nich takiego jest, co po prostu mnie odrzuca od picia kawy. Tak jak ja teraz na tym moim detoksie wypijam 4, czasem mi się zdarza 5 kaw dziennie, to powiem Wam szczerze, że pijąc inne kawy nie mam w ogóle ochoty na większą ilość. Być może to jest sposób na to, żeby rzeczywiście nie pić tak dużych ilości, ale nie, ja stawiam na jakość, smak i Kingo akurat to jest espresso bar 100% arabika, extreme, i nie będę Wam podawała cen, po prostu napiszę Wam na dole w opisie, jak ona się nazywa. Możecie ją dostać w sklepie Conestop.pl, tam gdzie zawsze robię zakupy. A tutaj miałam kilogramowe opakowanie i powiem Wam, że jeżeli lubicie zapach kawy takiej orzechowej, czekoladowej z nutą waniliową,
to ta zdecydowanie będzie Waszym ulubieńcem. Moim jest, zawsze będzie lądowała na mojej liście do kupienia, a to już jest któreś z kolei opakowanie, już nawet przestałam liczyć. No i zaczęliśmy zapachowo, no i zapachowo będzie dalej. A mianowicie sól do kąpieli Bingo Spa Aloe. Powiem Wam, że ja, wiecie, że ja lubię, stole do kąpieli, że ja w ogóle kąpiele kocham i uwielbiam. Mogłabym kąpać się 3 razy dziennie, gdybym tylko mogła. Jeżeli lubicie taki zapach, bo niby to jest aloe, niby to jest aloesowa kąpiel, sól, ale ona pachnie, pachnie lasem. Lasem iglastym, takim typowym. Ktoś by mógł powiedzieć, że pachnie odświeżaczem do toalet. Być może. Ale powiem Wam szczerze, że ja kocham ten zapach. A zwłaszcza w takich okresach już jesienno-zimowych, to bym powiedziała, że nawet zakrawa o taką cudownie pachnącą choinkę, świeżo ściętą. Tak. Ja mówię temu produktowi zdecydowane tak. 550 gramów, ona nie była droga. Teraz wiem, że jest na Bingo Spa jakaś duża promocja na te sole. Ja sobie też kilka rzeczy z Bingo Spa teraz zamówiłam. Może Wam pokażę we vlogu. A być może nie, nie wiem, jeszcze się zastanowię. W każdym razie wiecie, że ja sól Bingo Spa zawsze Wam polecałam. Tym razem Aloe, ulubieniec minionego miesiąca. Kolejne opakowanie do użycia. Rzęsy. Rzęsy w tym miesiącu u mnie były non-stop na tapecie. Różnego rodzaju. Ale jednak stwierdziłam, że najlepszym modelem i najlepszą jakością, na jaką ja będę stawiała zawsze i model, do którego będę wracała, jest to Demi Black 120 marki Ardell. No one są po prostu dla mnie kobiece, eleganckie, nie są wulgarne, są bardzo takie klasyczne, no i przede wszystkim podkreślają piękne oko, otwierają je i zdecydowanie, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej sięgnijcie sobie po ten model, bo jestem przekonana, że na pewno spełni Wasze oczekiwania. Laki romaniaczki będą mnie doskonale rozumiały. Wiecie, że ja kocham lakiery, lakiery zwykłe. Nie mam hybryd, nie noszę hybryd. Raczej na pewno hybryd chyba sobie nie założę. No, na pewno sobie nie nałożę. Aczkolwiek, dobra, wiem, jestem już, że tak powiem, przekonana o tym, że nigdy nie mów. Nigdy. Dobrze, w każdym razie, wracając do tematu. Nie noszę hybryd, używam lakierów tradycyjnych, zwykłych. I w tym miesiącu górowały u mnie 2 lakiery. Był to Hypo Allergenic marki Belle z numerkiem, zaraz Wam powiem, to jest numerek 02. Taki przepiękny, nudziakowy kolor. Ja Wam zrobię oczywiście przebitki, żebyście sobie mogli zobaczyć. Przepięknie wygląda na dłoni. Klasyka sama w sobie. Jeżeli jeszcze jesteście troszkę muśnięte słońcem, to przepięknie będzie ten lakier prezentował Waszą dłoń. To dla mnie to jest rewelacja. Kolejny lakier, który skradł moje serce, które dość często gościł w minionym miesiącu na moich paznokciach, był to lakier Miss Sporty. Tylko szukam, wiecie co, numerka. To jest numerek... tak mi się wydaje, że to jest numerek 8346 albo 030. Nie wiem, w każdym razie ja na przybliżeniu Wam pokażę dokładnie te numeracje. Zobaczycie sobie, to jest też przepiękny taki nudziak, delikatny róż, tak bym powiedziała, kolorek łososiowy, coś takiego, też bardzo elegancki, bardzo klasyczny, bardzo kobiecy. Więc jeżeli macie pracę, w której musicie dbać o wygląd paznokci, pracę, która nie pozwala Wam na to, żebyście szalały sobie z kolorami, to myślę, że ten lakierek zdecydowanie podkreśli Waszą kobiecość i przede wszystkim będzie w tych tonacjach, w tych kolorach, jakie są wymogi Waszych firm. No to kolorówka. Kolorówka, czyli pomadki. Mam tutaj 3, ale zacznę od tej klasycznej, którą bardzo często używałam. Jest to Maybelline
Gigi Hadid, ja wiem, że o niej też już mówiłam chyba w niejednych ulubieńcach. Jest to ten kolorek GG23 Sahar. Przepiękna czerwień, to jest tak piękna czerwień, która jeżeli... bo wiecie, że nieraz jest tak, że są zęby, które mają troszeczkę inny odcień bieli, więc jeżeli wy macie taki odcień bieli białej, taki naprawdę białej, to ta czerwień, która wpada w lekką pomarańcz, przepięknie wam podkreśli właśnie biel waszych zębów. Przecudnie wygląda, klasyka, kobiecość. No cóż więcej mogę dodać. Kolejna pomadeczka. Jest to pomadka matowa. Matowa marki Heian. I to jest numerek 404 Dolce, o którym wam też już mówiłam. Pokazywałam go wam, ją wam. Delikatnie pachnie, ale naprawdę delikatnie. To jest typowy nudziak. Jeżeli kochacie nudziaki, to myślę, że ona też spełni wasze oczekiwania. Przepięknie podkreśla kontur ust. Myślę, że ona nawet się nadaje na taki ślubny makijaż. No dla mnie to jest rewelacja. Ja ją kupiłam w Hebe i powiem wam szczerze, że gdybym mogła, to bym kupiła kilka odcieni właśnie tego gatunku, tego produktu, tego producenta, bo widzę, że marka Heian naprawdę fajnie się rozwija i produkty tej marki są naprawdę na dobrym poziomie, na dość wysokim poziomie i super, trzymam za nie kciuki. Idziecie kochani jak burza, produkujcie jak najwięcej takiej dobrej jakości produkty, po które na pewno my Polki będziemy chętniej sięgały. I ostatnia pomadka również matowa, marki MAC. I kolejny nudziak, brąz. No bo już mamy takie chłodniejsze te dni. Przepięknie wygląda akurat ta pomadka do zarówno takiego klasycznego ubrania, jak i też do takiej stylówki, wiecie, codziennej w dresiku. I przepięknie ona też podkreśli jeszcze pozostałości po naszej opaleniźnie, jak i też podkreśli świetnie biel naszych zębów. Ona jest w takim kolorze troszkę złamanym, dlatego że to nie jest taki typowy brąz. On jest taki jakby troszkę... To jest taka czekolada gorzka oblana takim chlustem mleka. Tak bym to mogła określić. Długo się utrzymuje na ustach, w co kiedyś nie wierzyłam, jeżeli chodzi o pomadki MAC-a. Zresztą będzie jeszcze jeden produkt MAC-a, o którym też wam powiem, ale widzę, że jednak tutaj jakość idzie w parze z ceną. Cena idzie w parze z jakością. No dobrze, no to już jak zaczęłam o tym MAC-u, no to już ciągnijmy ten temat. Podkład MAC. Kiedyś uważałam, że nie znajdę dobrego produktu takiego, wiecie, z wyższej półki, jak te wszystkie drugeryjne, które mnie się do tej pory sprawdzały. I absolutnie nie mówię tutaj, że te drugeryjne podkłady są B, niedobre i tak dalej. Nic z tych rzeczy, bo naprawdę nie jeden podkład jest być może nawet lepszy, jak te z wyższych półek, ale tak też myślałam o marce MAC, że to jest produkt trochę przereklamowany, troszkę jakby nabijanie kabzy producentowi, ale w momencie, kiedy przekonałam się po przetestowaniu tego podkładu na sobie, stwierdziłam, że jednak tak, MAC to jest marka, którą będę chciała mieć coraz bardziej, coraz więcej produktów tej marki w swoim kufrze, dlatego, że to jest naprawdę marka, która jest świetna. Być może nie wszystkie produkty MAC-a są dobre, nie wiem, ja mam raptem dwa produkty, inaczej dwa gatunki produktów, dlatego, że mam podkład jeden czy dwa podkłady chyba mam i mam pomadki i jak na razie one mi się bardzo sprawdzają, bardzo jestem z tych produktów zadowolona, nie wiem jak pozostałe. Natomiast ja oceniam tylko i wyłącznie markę MAC po produktach, które osobiście posiadam. I podkład ten akurat ja mam w numerze NW18, który jest rewelacyjny.
przepięknie wtapia się w skórę, nie tworzy maski, nie ciastkuje mi się, nie przesusza mi za bardzo tej skóry, jest fajnie kryjący, nie jest tak bardzo kryjący, ale jest dobrze kryjący. Zresztą ja tam nie bardzo mam co ukryć na tej twarzy, może delikatne przebarwienia, natomiast świetnie się sprawdza i naprawdę bardzo długo utrzymuje się na skórze, co jest też bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy zmieniamy otoczenie z zimnego na ciepłe, gdzie jest wiatr, gdzie jest słońce, wiecie, warunki atmosferyczne są różne i ja przetestowałam ten produkt w różnych warunkach i stwierdzam, że to jest produkt the best. Jeżeli macie możliwość, to kochani, kupcie sobie, przetestujcie i myślę, że będziecie mieli podobne zdanie jak ja. To jest produkt Pro Longwear Foundation Found Detained. Taint? Dobrze mówię? Found Detained. 30 ml, on chyba kosztuje ponad 120 zł, tak mi się wydaje. Ale jeżeli jest jakaś fajna promocja, to już nawet za 90 zł możecie go dostać, czy za 100 zł. Ale jest naprawdę wart i jest wydajny. To też jest bardzo ważne. Produkt, który mi się bardzo fajnie sprawdził podczas mojego wyjazdu na wakacje i nie tylko, i po powrocie również, był to BB krem marki Garnier w kolorze medium. Świetny, świetny. Nie musiałam do niego stosować żadnych innych dodatkowych podkładów. Bardzo fajnie, delikatnie krył to, co powinien. I ja ogólnie jestem z niego zadowolona. Nie mam więcej do dodania, bo po prostu produkt jest świetny. Zresztą myślę, że on chyba troszkę już jest zapomniany na YouTube. Tak mi się wydaje. A szkoda, bo jest naprawdę niezły. Już ostatnie takie dwa produkty z kolorówki. Jest to, myślę, że taki bardzo rozsławiony, fajny korektor marki Lovely. Ja mam go w odcieniu Vanilla 04, Camouflage Concealer Contour. No po prostu rewelacja. Powiem Wam, że tak przepięknie, może tak Wam zrobię zbliżenie, zresztą tak przebitki będziecie mieli, to wszystko sobie zobaczycie. Przepięknie naprawdę rozświetla tutaj te partie, nie robi ciastka, nie roluje się. Idealnie tak naprawdę też wtapia się w każdy krem, w każdą bazę, jaką do tej pory ja miałam, stosowałam w swoich makijażach. Jest to naprawdę świetny produkt, bardzo duże opakowanie, więc myślę, że on też mi na długo wystarczy. Testuję go już chyba z pół roku i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że marka Lovely zrobiła tak świetny produkt, którego chyba żadna marka luksusowa no nie powstydziłaby się, tak uważam. Kolejny produkt będzie to rozświetlacz, o którym Wam też kilkukrotnie wspominałam. Ja go bardzo często używałam, nie tylko we wrześniu, ale również w sierpniu i w lipcu. Jest to rozświetlacz MUA Undress Your Skin Shimmer Highlighter Pink Shimmer. Przepiękny. Powiem Wam, że pomimo tego, że już go stosowałam przez 3 miesiące i jeszcze wcześniejsze, zużycie praktycznie jest niewidoczne. A tworzy przepiękną taflę tutaj na kościach policzkowych, tutaj na tym, w tych partiach i nie tylko, bo w kącikach również przepięknie wygląda. Polecam go Wam, będziecie zadowoleni, to nie jest drogi produkt, a uważam, że przy takiej cenie i przy takim wykończeniu warto pozwolić sobie na zakup tego produktu. Oczywiście u mnie nie mogłoby zabraknąć żadnej świecy. Jest, jest i ona. Snow Dust Bayberry Elf. Mi się wydaje, że dobrze to przeczytałam. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Jest to świeca, która pięknie, pięknie, pięknie pachnie. A pachnie, wiecie czym? Pachnie świętami. Pachnie świerkiem, pachnie lasem, pachnie szyszkami, ściółką i nawet bym powiedziała, że odrobiną takiej żurawiny. To jest po prostu przecudny zapach, pozamykany w tym słoju. Wiecie, że ja kocham zapachy, które są ciężkie, które są takie trudne dla niektórych do zniesienia.
Natomiast to jest zapach, który rzeczywiście przywołuje mi na myśl święta, przywołuje mi taki ciepło rodzinny, nastrój taki rzeczywiście domowy, spokojny, z kominkiem przy świerku. Tak, tak, tak. Im długie spacery po lesie z tatą, pamiętam, jak chodziliśmy na grzyby. No tak, w każdym razie, jeżeli lubicie takie, takie nowinki, takie świeżynki i takie leśne zapachy, to ten będzie waszym ulubieńcem, z całą pewnością. No i nie mogłam sobie odmówić, żeby wam nie pokazać wosku. Tym razem będzie to wosk Kringle Mystic Sands i to jest przepiękny, elegancki zapach, butikowy bym powiedziała, perfumeryjny, jak najlepsze perfumy i też on nie będzie dla każdego i też nie będzie do każdego pomieszczenia. Dlatego jeżeli macie taką troszkę większą przestrzeń, którą ciężko wam jakby wypełnić jakimś zapachem, to myślę, że Mystic Sand będzie to idealne rozwiązanie do waszego kominka, do waszych pomieszczeń. No dla mnie to jest piękny zapach klasyczny, który najczęściej odpalam zarówno w salonie, jak i też w mojej łazience czy garderobie. Do każdego pomieszczenia uważam, że się nadaje. No tylko musicie uważać, jeżeli macie kuchnię połączoną z salonem i jeżeli przygotowujecie jakieś przyjęcie, to na pewno ten wosk się nie sprawdzi, bo będzie bardzo odbiegał od zapachów jedzenia. I nie polecam, natomiast jeżeli siedzicie sobie na przykład przy kaweczce czy przy jakimś drinku ze znajomymi i chcecie gdyby tak w taki bardzo elegancki sposób ich przyjąć, to myślę, że ten zapach zdecydowanie takiej elegancji nada waszemu pomieszczeniu. I na koniec flakony perfum. I tutaj jeżeli chodzi o perfumy, to pozwoliłam sobie wypisać nuty zapachowe, które gdzieś tam znalazłam na różnych stronach. Ale żeby nie przedłużać, przejdziemy do pierwszego zapachu. Jest to Roberto Cavalli Nero Assoluto. Ja wam kiedyś też pokazywałam ten zapach, mówiłam wam o tym zapachu w ulubieńcach. Jest to przepiękny, przecudny, ciężki zapach, bo to jest akurat te wszystkie zapachy, które używałam we wrześniu, tak się jakoś cudownie złożyły, że wszystkie są kwiatowo-orientalne. I ten właśnie też Roberto Cavalli jest z tej grupy. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, tu znajdziecie orchideę, wanilię i drzewo. I rzeczywiście wszystkie te trzy nuty zapachowe znajdziecie w tym flakonie. Jest to zapach ogoniasty delikatnie. On nie jest nie wiadomo jak bardzo trwały, ale trwałość jest ok. Bym mogła powiedzieć, że jest ok. Na mojej trudnej skórze wytrzymuje tak, gdzieś bym powiedziała, no do 4 godzin, więc to jest dobrze jak na taki produkt dobrej marki. Produkt jest dość drogi, bo znalazłam go z 75 ml, przepraszam bardzo, woda perfumowana. I on kosztuje 400 zł, natomiast wiem, że są różnego rodzaju promocje, przeceny, więc warto też wykorzystać ten moment i zakupić sobie flakon, bo wiem, że nawet jeżeli jest taka dobra wyprzedaż, promocja, to nawet za 150 zł możecie taki flakon dostać. Dla mnie przepiękny, przecudny, polecam. Zapach, który... on jest dość problematyczny. Jessica Simpson, Fancy Nights. I to jest taki zapach, wiecie, co jeszcze psiknę. No na pewno nie dla każdego. To jest zapach tak wymagający, tak trudny, tak skomplikowany, tak ciężki. To jest jeden z takich cięższych zapachów, z jakimi ja miałam do czynienia. Znajdziemy w nim bergamotkę, jaśmin, paczulę, drzewo sandałowe, mech, bursztyn, wanilia. Co do jedynego, rzeczywiście skład zapachów jest. Akurat jeżeli chodzi o Roberto Cavalli, jak i też Jessica Simpson, Fancy Nights, odczytałam wam nuty zapachowe ze strony notino.pl.
Tak więc osoby, które będą znów chciały wejść ze mną w polemikę na temat nut zapachowych, że to jest nieprawda. No właśnie. Przeczytajcie sobie dokładny skład, jaki jest na stronie notino.pl i jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, to proszę się odwołać do strony sprzedawcy, do producenta. Ale wracając do zapachu, jest to zapach ogoniasty. To jest zapach, który rzeczywiście bardzo długo utrzymuje się na mojej skórze. To nie jest drogi zapach, on też kosztuje jakieś 150 zł, więc tak naprawdę jeżeli macie ochotę, to uważam, że ten zapach warto przetestować, ale tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie osoby, które są odważne, które lubią ciężkie zapachy, które są gotowe na cięższe zapachy, dadzą sobie radę z tym produktem, natomiast dla większości może być bardzo problematyczny. Tak więc jeżeli macie pracę, w której jesteście z innymi osobami, jesteście w zamkniętym pomieszczeniu, to myślę, że ten produkt, czyli ten perfum, ten flakon perfum może niestety, ale być nietrafionym zakupem, ale na randkę, na jakąś kolację, użyty oczywiście w zdrowych ilościach, myślę, że zrobi wrażenie. I ostatni zapach, ostatni flakon, Kim Kardashian Gold. Kolejna perełka, którą odkryłam, która jest przepiękna, która jest przecudna, która jest dla mnie wyjątkowa. Ja nie sądziłam, że kiedyś to powiem, że zapachy Kim Kardashian będą robiły na mnie takie wrażenie. A jednak. Jakiś czas temu robiłam też porządki sobie w perfumach, pokazywałam Wam też podobny flakon, ale to nie był chyba gold, tylko jakiś inny. Te buteleczki są bardzo jakby podobne do góry Kim. I myślę, że chyba na tym były wzorowane. Przepięknie. No, bardzo mi się podoba ten flakonik. No i zapach też kradnie serce. Nuty zapachowe, jest to bergamotka, fiołek, jaśmin, bursztyn, drzewo sandałowe, patchouli i piżmo. Jeżeli chciałabym kiedykolwiek, albo miałabym taką możliwość stworzenia swojego flakonu, to myślę, że dokładnie te same nuty zapachowe znalazłyby się w tym składzie, pewnie w różnych proporcjach, natomiast każdy z nich po prostu tworzy taką magię, jeżeli chodzi o ten zapach, że ja temu zapachowi zdecydowanie mówię tak. On też nie jest drogi, bo on chyba też kosztuje jakieś 150 zł. Tak mi się wydaje. To więc, moi drodzy, dajcie mi koniecznie znak, czy Kim Kardashian robi na Was również takie ogromne wrażenie jak na mnie. I tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca moich ulubieńców. Mam nadzieję, że były to produkty, które w jakiś sposób zachęciły Was do tego, żebyście chociażby w sklepach poszperali sobie, potestowali, pomacali, powąchali. Jeżeli którykolwiek z tych produktów mieliście, bądź też macie i Wam się sprawdza, bądź też Wam się nie sprawdza, koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Przede wszystkim, moi drodzy, na sam koniec jeszcze bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzu, czy Wy czytacie opisy pod filmami, bo to też jest dla mnie dość istotna kwestia. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Zapraszam Was oczywiście na kolejne moje filmiki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do tego. Pamiętajcie, tam macie taki mały czerwony przycisk. Włączcie sobie oprócz tego dzwoneczek, abyście zawsze byli na bieżąco z moimi filmikami. No i co, moi drodzy? I do następnego. Ciao!